co się po prostu takiego stało. Po prostu myślałem, tak jak tutaj wielu z was, że wszyscy to są niedoinformowani, ale ja to wiem, jak mam żyć. Ja po prostu wiem co mam robić, wiem co mam myśleć. Mam patent na życie, nie? Potrafię się przespać na wagonach, potrafię ukraść, potrafię rozwalić komuś mordę. Mówię, co mi tam, odsiedziane mam prawie 7 lat. Wyszedłem z najcięższych więzień. Spałem na centralnym. I mówię, co mi tam ktoś będzie mówił, jak ja mam żyć, nie? A okazało się, że wiecie, jak w nocy mi gwiznęli długopis, patrzę, a ja nie mogę dojść, kto mi ukradł ten długopis. A miałem najmniejszą salkę sześcioosobową. Najmniejszą salkę sześcioosobową. Tutaj widzę, macie takie ośmioosobowe, tu widziałem dwuosobową. Kolego, czy ja ci przeszkadzam? Jak ci przeszkadzam, to ja wyjdę stąd i będziesz tutaj zamiast mnie mówił. Słuchajcie, i zobaczyłem salę 38-osobową w zimę. 38 chłopa. Wiecie, co to jest? Z ulicy Stodoła. Ja pamiętam, w Warszawie spałem na trzeciej półce. No to była tam 30-osobowa. Ale żeby na wolności w schronisku 30 ilość osobowa sala, żeby była. Niektórzy spali na derkach. Jakieś materace były, no to nie było zimno. Bo tam, no, takie zimno, tak jak tutaj, nie wiem, jak jest w zimę, ale od podłogi strasznie jest zimno. Nie? I słuchajcie, i co? Puszczali nas rano, tak jak was jutro chyba puszczą. I każdy leciał, żeby tak, trochę petów znaleźć, albo parę groszy zarobić, a niektórzy, żeby się napić i wieczorem, żeby wrócić trzeźwy, nie? Jak to się mówi. Ale jak się ktoś napił czegoś mocniejszego, to nie udawało się oszukać tego alkomatu, ani tych, którzy sprawdzali, nie? Słuchajcie, wychodziłem i stał się cud tam. Przychodziła taka siostra zakonna, nie? Przychodziła siostra zakonna, młoda, piękna dziewczyna. Ja mówię, co ty robisz tutaj, przychodzić do takich jak my? Ja tam się dużo od was nie różnię. Nie myślcie sobie, że jestem jakiś elegancki facet. Zobaczcie, o. Tak wygląda. To jest górna, a to jest dolna. O. A. I wszystko na NFZ zrobione. Nie mam zębów. A wiecie, dlaczego nie mam? Rekę? Bo kiedyś wybijałem innym. Wybiłem kobiecie kiedyś zęby. Myślałem, że wszystko mi można. Że wszystko mogę robić. Prokurator mi szybnął 22 lata pozbawienia wolności. Dostałem z Łącz do 15. Wyszedłem po prawie 6 latach z Kamińska. Nie? Powiem wam tak, że jak byłem na tej potrzebnej, to zrozumiałem jedno, że myślałem, że to jest normalne, że człowiek jak ma pracę, ma gdzie mieszkać, ma co jeść, to z czego to się cieszyć, nie? Zobaczyłem, że dopiero jak to straci, dopiero wtedy mówię, kurczę, bady, ja kiedyś miałem mieszkanie, kiedyś miałem normalną kolację, mogłem jeść, kiedy chciałem, a tutaj muszę czekać na którąś godzinę. Mogłem spać sam w jednym pomieszczeniu. Docenia się, stracisz. Tak. I słuchajcie, i pamiętam, jak robiłem kiedyś koncert w sali kongresowej i Cwynar śpiewał taką piosenkę z bezdomnymi. Tylko nie żyć nigdy nikomu, żeby nie miał własnego domu. I słuchajcie, nie przypuszczałem, że mnie się to może przydarzyć. Nie? Przywoziłem paczki.
Przywoziłem ludzi, którzy mieli pieniądze, dawali na recepcji pieniądze na utrzymanie tego schroniska na potrzebnych. Jeśli myślicie, że żenie wam kit, to spytajcie się siostra Renata, ona się opiekuje tym schroniskiem na potrzebnej. Ja mam ksywkę Wiesiek Bandyta. Niech wam powie, kim ja tam kiedyś byłem, 20 parę lat temu, a kim byłem kilka lat temu. To jeszcze nie minęło 10 lat, jak zbliżały się święta. Słuchajcie, ja miałem na Wigilię zostać tam, po powrocie z Ameryki. Zajęło mi to kilka miesięcy, żeby stać się bezdomnym. Kilka miesięcy. Cuda nie widy. A byłem taki rabadziu, taki mądry. Słuchajcie. Wiedziałem, jak cały centralny działa. Nie? Kto tam leje, kogo trzeba zlać. Kto handluje, kto nie handluje. I nagle, słuchajcie, przyszła ta siostra i ona miała taką gitarę. I ona grała tam dla nas takie piosenki religijne po mszy. Ja mówię do tej siostry, siostro, czy można pożyczyć tą gitarę? Ona mówi, jak to pożyczyć? Ja mówię, jednak nas rano puszczają, żeby mógł z tą gitarą wyjść na miasto. Ona mówi, tak. Słuchajcie, to była gitara klasyczna, to była 7 albo 8 stóp, no nie? I ona mi tą gitarę pożyczyła. I słuchajcie, ja wychodziłem, żeby zarobić sobie na te fajki, żeby nie zbierać tych petów, no nie? I słuchajcie, i któregoś dnia moja dziewczyna, która spała ze mną już w garażu, spała na patelni, spała na tych fortepianach tam na centralnej. Wiecie, gdzie są fortepiany? Tam były taka poczekalnia u samej góry i były ławki czarno-białe. I nazywaliśmy je fortepiany, nie? I słuchajcie, i ona mi mówi, wiecie, mnie to gówno obchodzi. Ty masz, ja do ciebie do schroniska dla bezdomnych nie przyjdę na Wigilię. Ty masz odzyskać mieszkanie. A ja mówię, jak ja mam odzyskać mieszkanie? Jak ja przyszedłem pijany, zrobiłem awanturę, wezwali psy i słuchajcie, ja mówię, to jest moje mieszkanie. A oni mówią, ale pan jest pijany. Mamy tu pana, że ta była żona mi nagrała, że zrobiłem awanturę i mówią, zamykamy pana. Słuchajcie, zamknęli mnie, bo chciałem się dostać do swojego własnego mieszkania. A dlaczego? Bo nie miałem racji, bo byłem pijany. Jakbym był trzeźwy, bym sobie poradził, bym jakoś się wytłumaczył. Ale będąc pijany, nie miałem żadnych szans. Zabrali mnie na Kolską, później sprawa. Dostałem 10 miesięcy. Słuchajcie, i w końcu przyszedł taki moment, że powiedziałem, koniec z piciem. I chyba po tygodniu, czy po dwóch, czy po trzech nawet, powiedziałem do jednego z kumpli na meetingu, właśnie, powiedziałem, słuchaj, zawieź mnie do domu. On mówi, przecież w twoim domu mieszkają studenci, jak ty tam wejdziesz? On mówi, ja mówię, poradzę sobie. Zapukałem w okno, bo mieszkałem na parapecie. Zapukałem w okno, panowie otwórzcie. Gdzie tam? Nikt nie otwiera. Dzwonią po psy, słuchajcie. Psy przyjechały. Ja mówię, to jest moje mieszkanie, ale już trzeźwy byłem. Wyszedłem ze schroniska dla bezdomnych i pytałem się, żeby kumpel mnie zawiózł. On mówi, pan pokaże dokumenty. I przez te 3 tygodnie przygotowałem wszystko, nie? Że to moje mieszkanie, że nie chcą mnie wpuścić, wziąłem dozorcę, nie? Że nie chcą mi nawet drzwi uchylić. I słuchajcie, i ci policjanci mówią, ma pan tu meldunek? Miałem z administracji, że jestem tutaj zameldowany. Dowody już były te plastikowe, ale jeszcze był chyba adres zameldowania. Teraz już nie ma w tych nowych latach. Właśnie już nie ma. I słuchajcie, i w ten sposób pierwszą noc w drugim pokoju przenocowałem. Bo nie chcieli tych studentów wyrzucić, bo oni powiedzieli, że mają umowę z moją drugą żoną, nie? I słuchajcie, i z rana przyjechał drugi patrol i mówią, panowie, musicie opuścić, to jest mieszkanie tego pana. Jeśli on nie wyraża zgody, to musicie to opuścić. Ale na trzeźwo odzyskałem to.
Powiem wam tak, co się zmieniło? To się zmieniło, że mam teraz 780 zł emerytury, bo resztę mi zabiera komornik. Mam tą najniższą 1200, tą socjalną, nie? Bo mam przepracowane 15 lat pracy, nie? I dostałem tą najniższą emeryturę. To wiecie, to sam czynsz, światło, gaz i te inne opłaty to jest prawie 700 zł. Nie? Czyli tej emerytury nie starczy. Ale ta dziewczyna, która przeżyła ze mną spanie na centralnym i to, co byłem w tym schronisku, jest dalej ze mną. I ona ma normalną pracę, bo ja nie mogę normalnej pracy podjąć, bo mam komornika. A za co? Za alimenty. Mam prawie 150 tysięcy alimentów do zapłacenia. Tylko na czarno. No. Tylko na czarno, ale to chodzi do tego kolano. Słuchajcie, mam, jak widzicie, przyszedłem z laseczką, bo nie mogę chodzić. I to już jest kaplica, po prostu do normalnej pracy takiej, tylko gdzieś tam siedzącej jeszcze tam mogę coś tam robić. Ale słuchajcie, nie piję teraz szósty rok, pomagam takim jak tutaj siedzi Sebastian, pomagam takim jak wy i wiecie co się dzieje? Ten, u którego pracuję mi mówi, rób tak dalej, a ja ci pomogę. I powiem wam dalej. Miałem dzisiaj załatwiać wyjazd do Bułgarii. Przyjechałem tutaj samochodem, nie kradzionym, ale mojej dziewczyny. Nie? Jestem jakoś ubrany, mam te zęby, sztuczne bo sztuczne, ale mam. Jakoś wyglądam. Mam szacunek na mieście, chociaż nie jestem wcale silny, bo mam 67 lat. Nie? Tu nie jeden z was by mi wklepał, nie? Ale mam szacunek za to, co robię. Że pomagam innym ludziom. A jak pomagam? Ja wam mówię, jak macie jutro przepustkę, zapytajcie się Sebastiana, on jest na bieżąco. Są meetingi, gdzie jak wejdziesz, ludzie cię już nie zostawią. Zaczną z tobą rozmawiać i powiedzą, jak to było z nimi. Naprawdę można z tego wyjść. To nie jest tak, że to musi być do końca życia. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy zmienić swoje życie? To jest tak, jak w moim przypadku nieraz, o, takie pstryknięcie. Wystarczy się znaleźć w odpowiednim miejscu, z odpowiednią osobą, o odpowiednim czasie i zmieni ci się życie. Ja wam powiem tylko przykład taki. Może niektórzy z was byli już za granicą, pracowali, nie? Jest wielu chłopaków, co pracuje w Anglii i chodzą na meetingi. I na przykład przychodzi na taki meeting i mówi. I tam stoi kolego taki angol ubrany w zwykłą koszulę, tak jak ja. Nie ma żadnego złota, żadnych zegarków, nic, tylko stoi. A on mówi, wiesz, bo ja bym wszystko, żebym miał gdzie mieszkać, żebym nie musiał na tym dworcu tam stać, wiesz, na wyrwę, to ja bym sobie poradził, nie? A on nie wie, że ten gość jednym pstryknięciem może zmienić całe jego życie. Bo gada z milionerem, słuchajcie. W Polsce nie ma tak dużo takich w naszej wspólnocie. Tam w Anglii autentycznie można spotkać milionera. Ja tutaj na jednym meetingu na Podhalu przyjechał gość z złotym hawerem. Słuchajcie, patrzę, tu taka szrama, mówię, to znowu jakiś bandzior. Ja już mam krzywe bandyta. Mówię, po co mi jakieś kontakty z jakimiś bandytami? Słuchajcie. On zabiera głos, nie mogę wam powiedzieć, kto to był, bo to jest anonimowość. Ale wam powiem tylko, że miał szramę. I znacie go wszyscy, nie? I słuchajcie, ja patrzę w Google, zaglądam. I mówię, to jest on. Nie przypuszczałem, że taki ktoś może być na meetingu alkoholików. Gość, który ludzie się boją, pękają przez nim. I nie jest bandytą. Mówię, nie jest mam. Także słuchajcie, jest to wspólnota, która mi nie dała życia. Ja przyszedłem, byłem młodszy od niego, jak przyszedłem do tej wspólnoty. Ponad 40 lat temu. Miałem wtedy 25 lat. I jestem do tej pory i robię takie rzeczy, które ani nikt nam nie dał tu na bilet,
ani nikt tam nie dał na benzynę, ani nieraz nikt nie powie nawet dziękuję, nie? Ale po co to robię? Bo ktoś kiedyś mnie pomógł. Ja wam powiem, jak się zakończyła moja bezdomność. Poszedłem na patelnię, stałem na patelni, na wyrwę oczywiście, tak dalej. Poszedłem do sklepu, ukradłem, pamiętam, to była najlepsza kradzież, pół litra śliwowicy, pysznej wódki, słuchajcie, śliwowicy, ukradłem i miałem za pazuchą i idzie, kolego, czy ja ci przeszkadzam? Ja zaraz wyjdę stąd, już pojadę, nie będziesz mnie widział może, nigdy. I słuchajcie, stoję z tą śliwowicą, a oni podchodzą, czy możemy z tobą porozmawiać? Ja mówię, a o czym ty masz ze mną porozmawiać? A bo my jesteśmy z kościoła tam Chrystusowego i tak dalej, nie? Ja mówię, no to co? On mówi, głodny jesteś? Ja mówię, głodny. A co byś zjadł? Ja mówię, kebab. Mówię, mam pół litra, to się popiję i wiesz, i sobie zjem. Słuchaj, i oni mnie wzięli do Sahary tam przy tym domu dziecka tam na ten kebab i mówią, do kogo można zadzwonić, żeby ci pomógł? I ja sobie wtedy przypomniałem o tej siostrze Renacie, nie? Mówię, zadzwońcie do tej siostry Renaty. I ona mówi, weźcie go i przywieźcie na potrzebną na Włochy, nie? I ja tam przyjechałem. I ze schroniska zacząłem nowe życie i jestem dzisiaj u was, nie? Także spróbujcie tego, jeśli szukacie kontaktów, bo ja to nie pamiętam, Sebek ma te meetingi wszystkie w głowie. I naprawdę można zacząć nie pojutrze, nie za rok, nie za miesiąc, tylko właśnie dzisiaj. Wszystkiego dobrego.